No to też może dobra, epicka problem. Fotografistka, okej, okay, pamiętam. Skąd ty to wiesz? Miała przy sobie aparat. A. To nie było proste. To nie było trudne, nie? Znaczy jak gdzie ona miała aparat? Jak było to intro? A, kurde, masz pamięć. A, bierzesz. Mahiru jest fotografką? Fotografką, dobra. Fotografistą. Fotografistą, kurwa. Gościem, który strzela fotki. Snajper. Naprawdę obiecującą przyszłość jako fotoreporterka. Oj, to jest jakieś słowo. Nie jestem za bardzo ekspertem od fotografii, ale słyszałem, że za młodu, że taki, że to jest że za młodu, a nie tam jakieś nagrody. No, policery i jakieś tam inne chujki. A skoro przy tym mowa, wiesz, że ona... jest znany ze swoich skilli robienia zdjęcia ludziom. Niech zgadnę, dorwała Julia Roberts bez stanika pewnego dnia. A, taki typ. Aha. Fotografka, okej. Okay. A, faktycznie, no mówię. Faktycznie, ma jakąś lustrzankę. Jak myślisz, czy ona zna pewnego wąsatego reportera, właściciela gazety? Nie wiem. You serious? Dalej. Czekaj, już jadę. W zasadzie to... Jestem trochę... No ja mam tutaj, że przy relived... A! Szczerze mówiąc, troszeczkę ożyłam. Wy również chyba. Nie. Co? Dobra, bierz to zdanie, bo... No i tak to... Wyglądacie całkiem spoko. A, przyzwoicie, dobra. Kurde, już kliknąłem lewy z przyzwyczajenia. spoko? Czekaj, dziwaków nie brakuje teraz tutaj. Teraz to się zastanawiam, czy jej nie brać, bo wydaje się jednak taka wypiera normalna. A czy weźmy pod uwagę, że w Japonii jednak... Jeżeli chcesz ją wziąć, to będę ci wdzięczny, więc... Spoko. Ale jeszcze o tym pomyśl. Znaczy... Nie sugeruj się z moją opinią, po prostu ja za nią nie wpadam, ale... Wiesz. Wygląda w miarę okej. Dobra, bierz. Dobra, na razie ją bierz. Słowo klucz padło, więc musisz ten... A, dobra. Wiesz, bo jest pełno dziwaków tutaj w ogóle i ciężko powiedzieć, że sobie jakieś coś po prostu szurnięci. Jestem daleka do... Chętnie się skumam ze wszystkimi, żeby się wydostać z tej wyspy, ale... Ale martwię się, że rzeczy mogą się nie potoczyć dobrze. Wydostać się z tej... Co masz na myśli? No wiesz, to co ten wypchany zwierzak ustawiał. Po tym jak kończymy zbierać te fragmenty nadziei, które są wśród nas. Ta szkolna wycieczka, która jest żartem, się skończy i będziemy mogli... W sumie teraz się zastanawiam, długo nagrywamy? Nie długo. Czekaj. Czekaj. No dobra, już skończyłem. Dalej. To co musimy to wszystko zrobić, i możemy żeby... sobie stąd iść? Serio? I serio miałem to na myśli? To bierzesz ją serdecznie czy nie? Dobra, chyba ją wezmę, bo lubię opierdalać głównych bohaterów. Lubię napierdalać głównych bohaterów. I miał tak zabrzmieć. Ej, puk, jest tam ktoś, powinieneś chyba błychać coś na koncentrację. To jest przecież zajebiście ważne. Cóż, Hajime...
Teraz jak już wiemy, to musisz się troszeczkę nieco ożywić, teraz... prawda? Tak długo jak tutaj żyjemy w spokoju, powinniśmy być niedługo zdolni do opuszczenia wyspy. Więc nie ma powodu, żeby na razie panikować. Żebyś panikował, o. No, no dobra, ale nawet jeśli... jaki to powód? Dlaczego w ogóle musimy robić coś takiego? W sensie przechodzić przez to wszystko, żeby nas tu ściągnąć, żebyśmy sobie tak mogli tutaj mieszkać, ziomować się i kumplować i tak, no to nie ma sensu. Z pewnością nie mam, nie wiem dlaczego, ale musimy... Ale skoro to wszystko, co mamy zrobić, żeby się stąd wydostać, no to... To czemu by nie? I'm glad. Koniec końców cieszę się, to znaczy to naprawdę nie jest jakaś wielka sprawa. Niewielka sprawa, serio? Powiedzieli, że jesteśmy na jakiejś szkolnej... na sercojebnej szkolnej... Sercojebnej... Na szkolnej wycieczce bez tego ostrzeżenia, no po prostu nagle wzięli nas z dupy do w takie miejsce. Mówią nam, żeby w ogóle zapomnieć Hope's Peak. I serio to nie jest... I to serio to nie jest jakiś big deal? Ej, stary, ej! Nie musimy chodzić do szkoły, czego chcieć więcej. Ej! Co e? Co e? Mieliśmy się przedstawić, ja się już przedstawiłem, no chyba teraz twoja kolej, całą większość ma tu czekać. Sorry. Nazywam się Hinata Hajime. Miło mi się poznać też. Hinata Hajime, co? już ją lubię. Serio, już mnie śmieszy. I zobacz, ona ma piegi. Ano? Wiesz, kto jeszcze miał piegi? Czerwony wiedzior! Ikusaba Mukuro. Aha. Tak? A faktycznie. No dobra. Miała. Dobra, sorry, że cię rozczaruję, ale już jesteś... Ale już wymyśliłem ci swoje własne przezwisko, jesteś nieogarniętym Hajime. I raczej łatwo swojego zdania nie zmienia, więc jeśli chcesz, to musisz się naprawdę ostro wziąć do roboty, żeby to zrobić. Widzę, że zostałeś zmasakrowany, Hajime. Do ciebie też to mówię. Jesteście chłopakami, więc weźcie się do roboty. No, jazda? Zrozumiano? Ja się kurwa lubię. No i tam... tam ktoś jeszcze jest. Gdzie? Tam i w prawo. A jest, ten. Tam siedzi. Chcesz Sakurę? No to już ja go wezmę. Wytrzymasz gardło? Jak go wytrzyma gardło? Nie. No właśnie, nie powiedziałem ci mojego imienia. Nazywam się... A kurwa, za późno. Dobra, jestem... Nie. Trenerem personalnym. Trenerem personalnym. Nie daj mi Nekomaru! Czy może ja go wezmę? A chcesz? A w sumie czemu nie? Proszę. Źle mi wychodzi ten głos! Nie ma sprawy. Poćwiczę. Tam co zapicie, to sobie na gardło sobie poradzę. Cześć, nazywam się Hinata Hajime. Stój! Czekaj! Jeszcze raz! Stop! Twój głos jest zdecydowanie za miękki. Musisz go wydobyć... z głębi swych trzewi! No. Bądź jak tygrys! Bądź jak bull terrier! Jestem Hinata Hajime! Nie! Wiem, że potrafisz głośniej! Jeszcze raz! Go back.
Jack. Nazywam się Hinata Hajime! Proszę Miło mi cię poznać! Przepraszam. Muszę to wygooglać. Proszę, uczy mnie swoim znajomym! Nazywa się Nekomaru Nidai! Nie zapomnij o tym nawet, jakbyś miał pójść do piekła! Nidai Nekomaru. Jestem epickim trenerem personalnym! Nidai Nekomaru! Nie musisz powtarzać twojego imienia tak bardzo, nie zapomnę go. Teraz już na pewno. Ja! Przystaję na twoje warunki! Z pewnością, czekaj. Właśnie gwiazdy chyba pachałaś. Z pewnością jest porywczy. Nie to, że jego głos, jego całe ciało aż krzyczy, że jestem kurwa trenerem personalnym. Nie daj na komaru, a jest znany jako... Trener personalny. A czy team manager, także to się inaczej tłumaczy. No wiesz. Trener personalny? No jeszcze niech będzie, w sensie, że on... Więc on nie... Nie, chyba więc musimy on nie, to zmienić. Więc on nie jest w drużynie, tylko dopinguje drużynę. No. Jest po prostu trenerem personalnym. Nie jest to po prostu dodatku... jakimś trenerem, no nawet przecież jest... Podróżował przez niezliczoną ilość miast i odegrał aktywną rolę w różnych klubach sportowych, dopingując członków załogi. Dla przykładu prowadził i oczywiście prowadził też szkolną drużynę. A, że przykładowo wziął jakąś... A, dobra. I przykładowo wziął pod swoją pieczę szkolną drużynę futbolową i poprowadził do złożoną z przestępców w narodowych rozrywkach. No. Co? Dobra, dalej. No generalnie była jakaś sobie tam szkolna po dobroty wygrywała jakieś tam. No i wziął jeszcze jakiś klub baseballowy, który mało go zamknęli. Dokładnie. I w sumie to samo, wygrali mistrzostwo. Był bliski zamknięcia i sprawił, że wygrali mistrza świata. I wziął też pod swoje... Normalnie, normalnie Galactic Football. Dobra, biorę to. Plotki też głoszą, że podobno trenował tego słynnego Lewisa Hamiltona i wtedy... Dobra. Chuj, zostawiał Hamiltona dalej. Jeśli to prawda, to naprawdę zasługuje na to, żeby być trenerem personalnym. Niepersonalnym. No ale... Ale z taką budową jak ta chyba lepiej byłoby, gdyby on grał w tym... Kurwa, sam by był jakąś... sam by mógł być zespołem. No jeszcze no i dawaj do hotelu teraz. Do środka? No już hotel chyba został. Hotel, jeszcze kilka lokacji. A ty wyglądasz jak dzieciak! Kurwa, było blisko. Ty już nie masz palców, dziękuję. No to trudno, to nie skończymy Danganronpy dwójki. Nawet w środku wygląda przyzwoicie. Którą chcesz? Tą po lewą. Znaczy ty weź tą po prawą, ja tą po lewą. Jeśli to by seria była jakaś wycieczka, to... Jeśli to seria byłaby normalna szkolna wycieczka, to bym się chyba uśmiechał. A się nie uśmiecham. Czemu tylko my jesteśmy w tym hotelu? To jest niezamieszkana wyspa, więc ci raczej nie pomoże. Więc nikt ci raczej nie pomoże tutaj. A dobra, jest niezamieszkana, ale hotel wygląda całkiem nieźle, nawet elektryczność jest. Nawet prąd tutaj mają, także wszystko jest co tu się odjadnie pala na tej wyspie.
Chcesz ją? No, dawaj, dawaj. Pilnuj swojego nosa. Pilnuj swojego nosa, no. Znaczy chciałem się tylko... A nie, przedstaw swój biznes, o, no. A, dobra. Chciałem się po prostu przedstawić. Ten, mogę? W porządku, to... może być? A czekaj, talent spróbuj zgadnąć. Chociaż w sumie to niekoniecznie musi być gitara. Ale nie wiem. Jeden dobra, z nie będzie ze strzypaczka. Jeden z członków załogi słonków. Okej, to jest dobre. Rozumiem. Nie wnikam. Jestem Hinata Hajime, miło mi cię poznać. Nazywam się Peko Yama Peko. No, miło mi cię poznać. A co będzie zapamiętać? Nie wiem, jaka jest skrzypaczka, czy coś z orkiestrą. A nie, kurwa, szermierka. No to nie wpadłem. Ta niezwykle wyglądająca kobieta jest znana jako... Epicka! Pani Szermierz. Spadzistka, o, może o. Pani Szermierz. No jak ona by ci zrobiła peko mieczem, to... Ciężko w to uwierzyć, że ktoś taki tak uroczy... Z takim uroczym imieniem jak Peko. Mogłaby być wyskilowaną... Potrafi tak wywijać mieczem. No. Bo wywija pani moim mieczem. Kurwa musiałem, sorry. Słyszałem, że jest mistrzem kendo i... nawet dorosły mężczyzna nie jest w stanie się jej ją pokonać. A mogę pokonać. Sprawdzić? Jeśli wygram... Nie, dobra. To też mi swój miecz. Nie, dobra. Dobra, faktycznie coś w tym jest. Ma takie intensywne... Bo są kurwa czerwone. Albinoska nam się trafiła. Czy albinosi mają jakieś problemy zdrowotne poza tym, że są kolorowi trochę inaczej? Co? Czy albinosi mają jakieś inne problemy zdrowotne poza tym, że są trochę inaczej? Nie, po prostu nie mają pigmentu skórnego i dlatego spali. A! Problemy ze słońcem na pewno. No. Brak produkcji melaniny to może utrudniać sprawę. Dobra. Jeżeli to, co Królik powiedział jest prawdą, musimy się spodziewać tego, że będziemy żyli na tym. No fakt, racja. To więc niezbędne jest to, żeby mężczyzna i kobieta, którzy żyją tutaj, szanowali się na... Mężczyźni i kobiety. Mężczyźni i kobiety, którzy tutaj żyją razem, szanowali się. Nie próbuj być... Czekaj. Nie próbujcie czegoś... Nie próbuj zrobić czegoś niewłaściwego. A mówiąc o tym, to mam na myśli... Postaraj się kogoś nie zabić, dobrze? To ty masz miecz. No właśnie. Zabić. A ty przypadkiem nie masz miecza przy sobie? Bambusowego? Yes. Chociaż wydaje się to niemożliwe, żeby zabić tego, mogę cię bardzo łatwo wyprowadzić z tej pomyłki. Jeżeli dobrze wyceluję w cios, może być on śmiertelny. Okej, zapamiętam to. Ja się lubię. Ja chyba, że mogę trochę mniej polubić. O, ma plecak. Trzy kropki. Nie, ona jest bardzo fajną postacią. Jakaś dziewczyna... Epicka gamerka? Jakaś dziewczyna gra na mnie i wygląda jak na tym całkowicie pochłonięta. Epicka gamerka. Hajime, chyba nie zostałeś jeszcze jej przedstawiony, prawda? No faktycznie. Ja na razie mówię. Strasznie jest skupiona na tej grze, więc chyba... Ale no dobra, spróbuję z nią pogadać. Sorki, chciałem się przedstawić. Hej!
Ej! Czy jaki? A sorki, chyba troszeczkę za bardzo skupiłem się na tej grze. Troszeczkę? Z pewnością! A, dobrze, czekaj, przedstawić się, okej, okay, już mam to, jest. Jestem Nanami, czy jak... Nanami-chan! Co? Czekaj, Nanami-chan, Nanami, love... Wanami-chan. Wiem, że to była Nanao, ale podobnie. A, Nanao-chan. Albo Nami, albo Nanao. Ech, słabe. Lovely. Gry wideo są moim hobby i uwielbiam wszystkie rodzaje gier. A co uważasz o przygodówkach z elementami visual novelek? Nice to meet you. Miło cię poznać. Całkiem taka wyposażona, nie? Mam bardzo fajne joysticki, muszę przyznać. I cygnie z Twitterinu. Nazywam się Hinata Hajime, miło mi cię... Też.